Dzień dobry. Moimi dzisiejszymi gośćmi są Amelia Okuń. Tak. I Rafał Śmiałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Uczniowie 5 Liceum Ogólnokształcącego w Płocku, którzy realizują projekt społeczny w ramach Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Opowiedzcie, na czym polega wasz projekt? Nasz projekt promuje ideę body positive i to, jak my ją postrzegamy, ponieważ jest to dosyć kontrowersyjna kwestia. Skupiamy się na tym, jak media społecznościowe wpływają na samoocenę młodzieży oraz staramy się edukować o zaburzeniach odżywiania. W jaki sposób chcecie realizować ten projekt? Przeprowadzamy spotkania w naszej i w innych szkołach. Aktualnie mamy ze sobą chyba 6 spotkań u nas w szkole. Będziemy występować w innych szkołach. Jesteśmy umówieni z Szkołą Podstawową w Wyszynie, z 3 Liceum Ogólnokształcącym, z 7 Liceum Ogólnokształcącym oraz prawdopodobnie będziemy w Małochowiance występować i również przeprowadzać warsztaty. Będziemy przeprowadzać taką kampanię edukacyjną na TikToku i na Instagramie. Tak ogólnie na TikToku, żeby jakieś tam robić trendy i w ogóle, żeby rozpromować właśnie nasz projekt oraz też takie merytoryczne właśnie filmiki, takie przeplatające, takie humorystyczne oraz też głównie informacyjne posty na Instagramie, żeby też edukować na temat tego, jakie są zaburzenia odżywiania, jak te media społecznościowe wpływają na samoocenę młodzieży, no bo to jest chyba temat, który dotyczy większości dzisiejszej młodzieży. Tak, to są nasze działania. A skąd bierzecie materiały informacyjne? Bo rozumiem, że wy jeszcze nie jesteście wyedukowani w tym zakresie, czyli podpieracie się jakąś wiedzą merytoryczną. Skąd bierzecie? Pomaga nam bardzo nasza nauczycielka biologii oraz szukamy jakichś sprawdzonych informacji w internecie również. Tak, więc sporo researchu. I tutaj oczywiście pozdrawiamy panię Kalinę Klikczyńską. To bez niej, bez jej pomocy to by ten projekt poległ. Poległ z kretesem. Pozdrawiamy również. Gdybyście mieli naszym widzom i słuchaczom przekazać odrobinę tej wiedzy, którą dotychczas zdobyliście, na czym polegają zaburzenia odżywiania i jak media społecznościowe wpływają na osoby w waszym wieku? To ja mogę zacząć. No, zaburzenia odżywiania, no to generalnie jest, to są problemy z samooceną. To jest problem z tym, że jest potrzeba dopasowania się do jakiegoś kanonu piękna, do jakiegoś standardu. Do społeczeństwa, do rówieśników właśnie. I nawet zabawki dla dzieci wpływają bardzo na to, jak postrzegamy kanon piękna, bo na przykład opowiadaliśmy też o lalkach Barbie. Jak się zmieniało, ponieważ na początku lalka Barbie miała idealną sylwetkę, a teraz powstają różne lalki czarnoskóre, niepełnosprawne i promują ideę, że każdy może być tym, kim chce. Te lalki Barbie może nie są do końca tak dobrym przykładem, bo właśnie te lalki różnorodne to tak nie za bardzo mają niosły sukces niż te, porównując do tych oryginalnych, no ale... Właśnie, bo każde dziecko woli mieć jednak ładną lalkę, Bo na samym początku te oryginalne promowały anoreksję. Mhm. I dlatego postanowiliśmy też na opowiedzenie o lalkach. Tak, ale myślimy, że to i tak był dobry krok, żeby tak zacząć chociaż wprowadzać taką różnorodność. Nawet jak to wyszła taka klapa trochę z tymi lalkami Barbie. A o czym jeszcze opowiadacie podczas warsztatów? O bardzo mało znanych w sumie chorobach również. Choroba pika to jest choroba, osoba chorująca na pikę, spożywa rzeczy niejadalne, na przykład kamienie, brud. Podobna do tego jest dieta wacikowa, gdzie ludzie po prostu żywią się wacikami. Tak, no ale to już tak, Fakt. A czy w waszym otoczeniu zdarzyły się osoby, znacie kogoś takiego, kto ma zaburzenia odżywiania? Znamy i też dlatego w sumie wybraliśmy taki temat, bo
Ogólnie ta olimpiada ma pomóc w rozpowszechnieniu tego problemu, z którym mierzy się nasze społeczeństwo i nasi rówieśnicy. Tak, tak. A wiecie, jak takim osobom pomóc? Osobom w waszym wieku oczywiście, tak? No to na pewno potrzebna jest pomoc psychologa. Tak, jakby my nie jesteśmy psychologami i jedynie jesteśmy w stanie takie, no, ogólne, takie postawy przedstawić, no bo... Zarys dać wszystkiego. Tak, no bo to jednak wygląda. Trzeba pomocy specjalisty. To jest taki temat, że jeżeli ma się taką możliwość, to jest, to trzeba zgłosić się do specjalisty. No jeżeli podejrzewa się u kogoś takie zaburzenia odżywiania, no to na pewno, jeżeli to jest jakaś koleżanka nawet, znajomy, którego lubimy po prostu, to żeby stworzyć dla niego, po prostu być miłym, żeby stworzyć dla niego takie bezpieczne otoczenie, żeby powiedzieć, ej, bo jak to ująć? Że widzę, że jest chyba nie tak, więc jeżeli chcesz, to możesz do mnie podejść. Możemy gdzieś na prywatności porozmawiać sobie, więc nie naciskam, ale jeżeli chcesz opowiedzieć, to jestem tu dla ciebie. No i tak, można też do zaufanego nauczyciela, naprawdę zaufanego nauczyciela się zgłosić. I wtedy już specjaliści tam ze szkoły, jeżeli jest psycholog, to może pomóc. Ale z tym też trzeba ostrożnie, żeby to wyczuć sytuację i żeby to też tak, no, dyskretnie było już wyczuciem. I jakby, jak to jest osoba, której dobrze nie znamy, a zauważamy i zgłaszamy to do naszego właśnie zaufanego nauczyciela, to aby też nie wydało się, że to my, aby ta osoba po prostu nie miała tego za złe. Moim zdaniem to też jest ważne. Mhm. Tak, no bo osoby, które borykają się z takimi problemami, często są skryte i nie chcą mówić rozmawiać o swoich problemach, nie chcą, żeby ktokolwiek o tym wiedział. Bo no to też, to jest tymi trzema tematami się zajmujemy, bo one są tak ściśle związane ze sobą. O czym mówiłem? Że nie chcą mówić o tym, bo nie mają tak poczucia własnej wartości, że nie zasługują na pomoc. I mają taki syndrom ofiary, że nikt nie chce mi pomóc. Jak ktoś interesuje się mną, to na pewno chce mi coś złego zrobić, wyśmiać, tak. Więc nie mogę być wrażliwy. Właśnie to chciałam powiedzieć, że zaburzenia odżywiania nigdy nie są same w sobie, tylko tak. Zawsze wiążą się z psychiką danego człowieka, tak? Z jakimiś zaburzeniami również w zakresie myślenia o sobie, samoakceptacji i dowartościowania się. I wydaje mi się, że właśnie wy możecie tutaj dość dużą rolę odegrać, jeżeli taka osoba z zaburzeniami odżywiania różnego rodzaju, czy to z nadmierną otyłością, która jest najbardziej widoczna i chyba najbardziej wyśmiewana, tak. Czy z anoreksją, czy też z innymi zaburzeniami, no jest zazwyczaj na uboczu tego życia szkolnego, to chyba akceptacja z waszej strony może bardzo dużo zdziałać. Tak. Tak. Zgadzacie się z tym? Tak. Tak, taki jest nasz zamysł. No projekcie. Właśnie, dlatego uznałam, że wasz projekt jest rewelacyjny i warto go nagłaśniać. Wiemy dobrze, że w szkole ten hejt jest chyba spory. Bardziej okrutny nawet niż w świecie dorosłych. Tak, dzieci są okrutne. Spotkaliście się z takimi objawami hejtu różnego rodzaju? Ja osobiście nie, ale słyszałam o paru sytuacjach też i to nie wygląda fajnie. A podasz przykłady takiego hejtu? Oczywiście bez wchodzenia w szczegóły. To ciężko, tak. Ty coś masz? No ja mam koleżankę, która przez całe życie doświadczała, można powiedzieć, hejtu, ale też była szykanowana i dokuczano jej i też jej życie rodzinne jest właśnie... Trudne. Ma ciężkie życie rodzinne i właśnie ona borykała się z tym przez całe życie i to jest naprawdę... To jest, jak się usłyszy o tym, od tej osoby, to po prostu serce się łamie, że ludzie potrafią być tacy, bo ona była od podstawówki ze względu na wygląd szykanowana i po prostu dokuczana jej, była takim kozłem ofiarnym w podstawówce. No i chcemy nie po prostu... Nie jest to fajne. Tak? No nie jest to... Mhm. Chcemy po prostu pomóc takim osobom, bo to jest naprawdę... To jest niefajna sytuacja. A jak sądzicie, skąd bierze się taka chęć hejtu na innych osobach?
Skąd to w ogóle się w głowach młodych ludzi bierze? Z czego to wynika? Też dowartościowanie siebie, poniżając innych, to na pewno jest jeden powód. To jedyne, co mi przychodzi do głowy właśnie. I to też... Ale też z drugiej strony to może być sposób po prostu bycia takiej osoby, która, nie wiem, dokucza czy coś, bo może uznawać to zabawne, za zabawne i nawet nie wie, że to szkodzi drugiej osobie, albo to może być po prostu takie przekomarzanie się, ale w związku z brakiem komunikacji tej osoby, której się to nie podoba, której to przeszkadza, no to nie wie, że źle robi. I nawet takie, takie niewinne przekomarzanie się może dokładać tych negatywnych myśli tej osoby, która boryka się z takimi zaburzeniami odżywiania, czy zaniżoną samooceną, czy takim myśleniem jak to się nazywa? Syndrom ofiary, jakby? Tak. A czy według was, jaki jest sposób, żeby temu hejtowi w przestrzeni publicznej zapobiegać? Bo ja mam takie wrażenie, że to właśnie wasze pokolenie jest narażone najbardziej na hejt. Wasze pokolenie, mam na myśli osób, które sporą część swojego czasu spędza w internecie. Czy według was internet zwiększa ten hejt, czy nie ma na niego wpływu? Moim zdaniem internet na pewno zwiększa wpływ na ten hejt, ponieważ w internecie widzimy bardzo dużo osób, różnorodność pod względem nawet karnacji, wyglądu, makijażu i jak komuś się to nie podoba, to po prostu może napisać, co myśli. I to, jak już kolega mówił, że może dobić tą osobę. No i tutaj anonimowość w internecie nie pomaga, bo nie ponosi się tak naprawdę konsekwencji w związku z takim, z tym hejtem, który się wygłasza. No to prawda, że w komentarzach możemy sobie napisać wszystko i sądzimy, że za to nie odpowiadamy, tak? No mało kto ma świadomość tego, że odpowiadamy, bo tak naprawdę każda osoba może przecież z pozwu cywilnego złożyć zawiadomienie o takiej sprawie i konsekwencje może ta osoba hejtująca ponieść. Tak, właśnie taką historię miał też nasz pan nauczyciel od historii, pan Nowak, też go pozdrawiamy. No i też złożył pozew, bo nie mówił nam o szczegółach, ale tak publicznie została wygłaszane były o nim takie negatywne bardzo opinie. No ale tam sąd uznał, że nie da się znaleźć tej ofiary. Tam pan Nowak mówi, że no dało się znaleźć tą osobę odpowiedzialną, no ale już nie drążył tego tematu. No czyli jak widzimy, nawet w naszym najbliższym otoczeniu takie zdarzenia mają miejsce. Co mogę powiedzieć? Bardzo się cieszę, że są wśród nas tacy młodzi ludzie, którzy w taki dojrzały sposób myślą i chcą pomóc innym. Ja trzymam za was kciuki. Mam nadzieję, że projekt przyniesie odpowiednie pozytywne rezultaty i że będzie kontynuowany również przez waszych następców, bo jest to bardzo cenna inicjatywa. Dziękujemy serdecznie. Moimi gośćmi byli Amelia Okuń i Rafał Śmiałkowski, uczniowie 5. Liceum Ogólnokształcącego w Płocku. Dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję również.